Aby zdziałać coś wartościowego, trzeba być kimś wewnętrznie. Trzeba mieć swoje własne życie, swój własny świat. Trzeba mieć mocny fundament przekonań. W coś gorąco wierzyć, czemuś gorąco służyć. Listy do młodego nauczyciela. Cykl pierwszy, list 11. Maria Stefania Grzegorzewska. Polska pedagog, psycholog, profesor od 1957 roku i twórczyni pedagogii specjalnej w Polsce. Urodziła się 18 kwietnia 1887 roku we wsi Wołcza, w gminie Dawa Mazowiecka. Była szóstym i ostatnim dzieckiem Adolfa Bożeja Grzegorzewskiego i Felicji z domu Bogdanowicz, którzy byli dziedzicami majątków ziemskich. W 1898 roku została wysłana do prywatnej szkoły dla dziewcząt w Warszawie, którą ukończyła na przełomie 1906 i 1907 roku. Po ukończeniu szkoły wyjechała na Litwę, gdzie pracowała jako nauczycielka domowa. Egzamin zdała w 1908 roku w domach prywatnych. W 1909 i 1910 roku przybyła do Krakowa, gdzie zaczęła studiować nauki przyrodnicze na Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nakreślając jej życiorys i mając na względzie ówczesne czasy, warto dodać, że była jedną z pierwszych studentek uczelni. W owym czasie dotknęła ją też tragedia osobista. Na gruźlicę zmarł jej narzeczony. Napisała wówczas: żyć będę, muszę, ale teraz już tylko praca będzie treścią mojego życia. Grzegorzewska do końca życia pozostała niezamężna. Niedługo później sama zapadła na choroby płuc. Skłoniło ją to do przerwania studiów w 1911 roku i podjęcia leczenia w Zakopanem. Wkrótce potem dowiedziała się o Józefie Jotejko i prowadzonym przez nią Międzynarodowym Fakultecie Pedologicznym w Brukseli. Z Jotejko osobiście zetknęła się w 1912 roku. Razem z nią wyjechała do Brukseli jesienią 1913 roku, gdzie studiowała pod jej kierownictwem do wybuchu I wojny światowej. Należy zaznaczyć, że Marię Grzegorzewską i Józefę połączyła przyjaźń, która trwała aż do śmierci Jotejki w 1928 roku. Znajomość ta wprowadziła Grzegorzewską w świat pedagogiki i psychologii. Poznała m.in. Edwarda Klapdę i Ovida Dictoriego. Relacje te decydująco wpłynęły na jej poglądy pedagogiczne. W trakcie I wojny światowej Grzegorzewska i Jotejko wyjechały do Francji. W 1916 roku Maria Grzegorzewska obroniła pracę doktorską na Sorbonie, dotyczącą analizy wrażeń estetycznych dzieci i młodzieży, pod tytułem Studium na temat rozwoju uczuć estetycznych. Badania z zakresu estetyki eksperymentalnej prowadzone wśród uczniów szkół brukselskich. Tekst dostępny jest w języku polskim nakładem wydawnictwa APS. W Paryżu dokonała rewizji swoich zainteresowań badawczych. Na jej decyzję wpłynęła wizyta w jednym ze szpitali dla upośledzonych umysłowo. Był to moment zwrotny w jej życiu i, jak się okazało, w pracy pedagoga. Maria, widząc w jak tragicznych warunkach funkcjonują ci ludzie, postanowiła poświęcić swą działalność na rzecz niesienia im pomocy. Wyrównanie krzywd upośledzonych i niedostosowanych stało się nakazem mojego życia, wspomniała później. Maria Grzegorzewska, kierowana poczuciem misji, rozpoczęła więc działalność w jednej z paryskich szkół dla dzieci opóźnionych w rozwoju i kontynuowała tam pracę do 1919 roku. W 1918 roku Grzegorzewska, na łamach roczników Polskiej Ligi Nauczania i Wychowania, opublikowała artykuł pod tytułem o konieczności zorganizowania specjalnego szkolnictwa dla dzieci anormalnych w Polsce. Był to jej pierwszy tekst dotyczący kształcenia specjalnego. Po zakończeniu I wojny światowej zdecydowała się na powrót do Polski. Wiosną 1919 roku przyjechała do Warszawy i zaczęła pracę w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zajmując się sprawami szkolnictwa specjalnego, popularyzowaniem i zakładaniem tego rodzaju szkół. Na przełomie 1919-20 roku brała udział w kształceniu nauczycieli szkół i zakładów specjalnych. Kursy i seminarium pedagogiki specjalnej organizowały władze oświatowe w Warszawie i w Łodzi.
Były to kursy przygotowujące nauczycieli dzieci niedorozwiniętych i z wadami charakteru. W 1921 roku powierzono Grzegorzewskiej kierowanie Seminarium Pedagogiki Specjalnej zorganizowanym w gmachu Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. 4 lipca 1922 roku powierzono Marii Grzegorzewskiej kierownictwo nowo utworzonego Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Funkcję dyrektorki pełniła do końca życia. W realizacji tego przedsięwzięcia pomagała jej Józefa Jotejko, która w niedługim czasie po przyjeździe Marii również przybyła do Warszawy. W swojej pedagogicznej działalności Maria Grzegorzewska kierowała się ideą „Nie ma kaleki, jest człowiek”, co w pierwszej połowie XX wieku było rewolucyjnym podejściem do ludzi z niedomaganiami. Takie osoby były alienowane od społeczeństwa, spychane na jego margines i uznawane za niezdolne do życia w obowiązujących normach. Mając to na względzie, Grzegorzewska skupiała się głównie na tyflopedagogice, edukacji osób niewidomych i niedowidzących i zagadnieniu kompensacji, polegającym na dostrzeżeniu faktu, że u osób niewidomych wyostrzają się pozostałe zmysły, co można wykorzystać tak, by pozwolić danym jednostkom dobrze funkcjonować w otaczającej ich rzeczywistości. Na podobnej zasadzie Grzegorzewska kreowała pomoc dla ludzi niesłyszących. Maria Grzegorzewska utworzyła także teoretyczne i organizacyjne podstawy dla szkół specjalnych w Polsce. Opracowała we współpracy z doktorem Michałem Wawrzynowskim dydaktyczno-wychowawczą metodę ośrodków pracy, która była modyfikacją belgijskiej metody Offida de Crolego, metody ośrodków zainteresowań. Był to proces edukacyjny, koncentrujący się wokół zagadnień bliskich dziecku, do których stopniowo przybliżało się w toku obserwacji. Później zbierało materiały, a finalnie wyrażało zdobyte wiadomości i doświadczenie w specjalnej pracy ręcznej. Metoda zaproponowana przez Grzegorzewską miała na celu wydobycie z dzieci z upośledzeniem ukrytych cech i zdolności, które można by było przekuć w atuty do ich dalszej samorealizacji. Na jej biurku można było znaleźć różne przedmioty i zabawki diagnostyczne. Dopiero na podstawie szeroko zakrojonej, metodycznie prowadzonej obserwacji działań dziecka stawiała diagnozę związaną z konkretnymi deficytami czy też określoną niepełnosprawnością. Dokonania naukowe Marii Grzegorzewskiej dostrzegono w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Brała udział w Międzynarodowym Kongresie Ligi Nowego Wychowania w Locarno, w III Kongresie Belgijskiej Rady Nauczania, w warszawskim Międzynarodowym Kongresie Esperantystów i w I Ogólnopolskim Kongresie Dziecka w Warszawie. Odbywała także staże naukowe we Francji i w Belgii, a w 1937 roku weszła w skład Wydziału Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Pedagogiki Leczniczej w Zurychu. Trzeba też podkreślić, że to, co cechowało Marię Grzegorzewską w relacji z podopiecznymi, co zresztą można wywnioskować już z samego opisu jej podejścia do drugiego człowieka, to cierpliwość, miłość, szacunek, opiekuńczość i bezpośredniość. Z tego powodu w środowisku studentów często była nazywana mamą. Jedna z późniejszych, bliskich współpracowniczek Grzegorzewskiej, Janina Doroszewska, wspominała, że drzwi do gabinetu Marii były zawsze lub przeważnie otwarte, a tablica zawieszona na drzwiach z godzinami jej dyżurów, jak sama twierdziła, miała charakter formalny. Grzegorzewska nie pozostawała też obojętna na liczną korespondencję od rodzin ze schorowanymi i niepełnosprawnymi dziećmi. Nie zdarzyło się, by nie odpowiedziała na jakiś list, co było dość czasochłonnym procesem, zważywszy na rodzaj wiadomości, jak i funkcję pełnioną przez nią w instytucie. Maria Grzegorzewska, kierowana podstawą, że nauczanie to nie przywilej, ale obowiązek i służba względem społeczeństwa, a utrzymanie zdrowej relacji z wychowankami, opartej na dobroci, a nie strachu i widce, jest pierwszą i podstawową cechą odpowiedniego pedagoga. W owym czasie była to jeszcze nowość. Do przełomu XIX i XX wieku dziecko było traktowane na ogół instrumentalnie. Dzieci z biedniejszych rodzin często były zostawione same sobie, podczas gdy rodzice pracowali na chleb. Z kolei te z bogatszych domów zazwyczaj wysyłano do szkół z internatem,
W nauce podchodzono do dziecka jak do dorosłego, niewyrośniętego jeszcze człowieka, który musiał przyswoić materiał bez względu na jego obszerność. Jeśli uczniowi nie udawało się osiągnąć wymaganych standardów i opanowało go regularne przemęczenie doprowadzające do niesystematyczności, zarzucano mu lenistwo i karano rózgą, nie zwracając uwagi na nadmierną ilość przyswajanych informacji. Dopiero pedologia zaczęła zmieniać dany sposób edukacji i badać dziecko jako odmienny od człowieka dorosłego byt. Maria Grzegorzewska wpisywała się w ten ruch reformacji nauczania. Duży nacisk kładła na pozaszkolne oddziaływanie nauczyciela. Uważała, że prawdziwy wychowawca powinien odznaczać się miłością wobec swoich podopiecznych, być ich przewodnikiem. Co istotne, relacja ta nie mogła być żadną konwencją dydaktyczną, ale szczerym spotkaniem z drugim człowiekiem. Swoje spostrzeżenia, rady i refleksje spisała później w trzech cyklach listów do młodego nauczyciela. Nadto, zważywszy na charakter podjętej przez siebie misji, uważała, że brakuje wykwalifikowanych pedagogów specjalnych. Z tego powodu w 1930 roku utworzyła wespół z profesorem Władysławem Radwanem Państwowy Instytut Nauczycielski, który prowadziła razem z nim przez kolejne 5 lat. Wśród tamtejszych wykładowców znalazł się m.in. powszechnie szanowany lekarz, pedagog i publicysta Janusz Korczak. W swoim życiu i działalności szczególną uwagę poświęcił respektowaniu praw dziecka. Studia w Państwowym Instytucie Nauczycielskim trwały 3 lata. Nauczyciel uczył się podstaw wiedzy pedagogicznej, realizował praktyki i pogłębiał doświadczenie zawodowe. Dodatkowo studia były wzbogacone o przedmioty związane z kulturą i estetyką. Istniały też lektoraty z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Istotnym warunkiem przyjęcia do Instytutu był twórczy stosunek do pracy. W ciągu 5 lat funkcjonowania wykształcił 178 nauczycieli. W 1935 roku Maria Grzegorzewska została odwołana ze stanowiska dyrektora. Na znak Solidarności razem z nią odeszli Janusz Korczak, Władysław Radwan oraz inni członkowie Instytutu. W okresie II wojny światowej i okupacji Maria Grzegorzewska pracowała jako nauczycielka w Szkole Specjalnej nr 177 w Warszawie przy ulicy Tarczyńskiej. Mimo, że chorowała wówczas na serce, brała udział w tajnej działalności oświatowej delegatury rządu londyńskiego. Pracowała nad kształceniem nauczycieli i organizowała dla nich roczne kursy przygotowawcze. Działała w konspiracji, w rozprowadzaniu broni, pomagała Żydom i uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka. W czasie powstania spłonął dom Grzegorzewskiej, w tym rękodzieła uczniów, które zwykła kolekcjonować, oraz jej prace Psychologia niewidomych i osobowość nauczyciela. Po wojnie, od 14 maja 1945 roku, dalej kierowała Instytutem Pedagogiki Specjalnej. Została przewodniczącą sekcji szkolnictwa specjalnego przy ZNP. Stanęła na czele Komitetu Redakcyjnego Szkoły Specjalnej. W 1947 roku została wybrana na przewodniczącą Wydziału Pedagogicznego Zarządu Głównego ZNP. Była inicjatorką powołania Instytutu Pedagogicznego. Redagowała ruch pedagogiczny. W latach 1958-1960 wykładała w katedrze pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Była to pierwsza uniwersytecka katedra pedagogiki specjalnej w Polsce. Stworzyła tam warunki otrzymania tytułu magistra. Studia te obejmowały zakres neurologii i psychopatologii, wzbogacone obserwacje w klinice psychiatrycznej w Pruszkowie. Skonstruowała 3 oddziały poświęcone upośledzonym umysłowo, przewlekłym chorobom somatycznym, nerwicowym i psychicznym, a także niedostosowaniu społecznemu na tle środowiskowym. Maria Grzegorzewska, oprócz wcześniej wspomnianych studium na temat rozwoju uczuć estetycznych, badania z zakresu estetyki eksperymentalnej prowadzone wśród uczniów szkół brukselskich, o konieczności zorganizowania specjalnego szkolnictwa dla dzieci anormalnych w Polsce, listów do młodego nauczyciela, psychologii niewidomych i osobowości nauczyciela, była autorką także kilku innych prac. Metody i zakres nauczania powszechnego w Belgii.
struktura psychiczna czytania wzrokowego i dotykowego, głuchociemni, opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomymi i głuchociemnymi, zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych, pedagogika lecznicza, skrypt wykładów oraz analiza zjawiska kompensacji u głuchych i niewidomych. Za swoje zasługi dla społeczeństwa była wielokrotnie nagradzana medalami, orderami i odznaczeniami państwowymi. Maria Grzegorzewska zmarła na atak serca z 6 na 7 maja 1967 roku. Została pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Obecnie Maria Grzegorzewska upamiętniona jest jako patronka kilkudziesięciu placówek edukacyjnych, w tym głównie szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w Polsce. Będąc założycielką Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej, uhonorowano jej zasługi, mianując uczelnię jej imieniem. Jej imię nosi w Warszawie również jedna z ursynowskich ulic. Jest bohaterką dwóch pomników. Jeden znajduje się w rodzimej wsi Grzegorzewskiej w Wołczy, a drugi w Poznaniu. W Warszawie jej popiersie odnajdziemy przy ulicy Spiskiej 16, przy wejściu do Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 roku, setną rocznicą utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w uznaniu wybitnych zasług jej założycielki, dyrektorki i patronki, profesor Marii Grzegorzewskiej, rok 2022 został ogłoszony w Polsce rokiem Marii Grzegorzewskiej.